Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Typowy Futbol. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych typerskich materiałów. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to naprawdę bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bukmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Oferta jest naprawdę dobra i zachęcam, abyście sobie z niej skorzystali. STS to największy bukmacher na polskim rynku, który oferuje najlepsze warunki. A teraz czas na dzisiejsze typy. A więc na dzisiaj przygotowałem dla Was ciekawego dubla. Tym razem gram za 200 zł, a moja potencjalna wygrana wynosi ponad 600 zł. W pierwszym zdarzeniu typuję wygraną FC Barcelony w starciu z Athletic Bilbao. Kurs na to zdarzenie wynosi 1,50. Piłkarze Xaviego głównie dzięki Robertowi Lewandowskiemu wysoko pokonali Villarreal. Dziś zmierzą się z Athletic, które jest w chwiejnej formie. Trzy ostatnie ich spotkania to dwa remisy oraz jedna porażka z Atletico Madryt. Dziś Barcelonę czeka ciężki mecz, mimo to uważam jednak, że piłkarze z Camp Nou odniosą zwycięstwo. Warto tutaj powiedzieć, że Barca nie przegrała żadnego z ostatnich 5 meczy z Athletic Bilbao. 3 wygrali oraz 2 zremisowali. W drugim zdarzeniu postawiłem na zwycięstwo Napoli w starciu z AS Romą. Drużyna z Napolu imponuje grając w meczach co 3 dni, nawet wtedy, gdy ma spore problemy. Tak było ostatnio w starciu z Bolonią, która nawet tam prowadziła, ale i tak przegrała 2-3. Drużynę ciągnie niesamowita ofensywa, strzelająca sporo bramek i potrafiąca naprawić błędy obrony. Na tle rywali dużo słabiej prezentują się giallorossi, którzy zaliczyli już w tym sezonie kilka wpadek, a w dodatku nieprzypadkowo strzelili niemal 2 razy mniej bramek niż niedzielny rywal. Napoli ma niezły bilans w Rzymie, gdzie wygrywało 3 z 5 ostatnich meczów z Romą i w dzisiejszej sytuacji jest zdecydowanym faworytem do kolejnego triumfu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeszcze raz Was bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Jeżeli jesteście głodni większej ilości typów, to wpadajcie na naszą grupę na Facebooku o nazwie Typowy Futbol. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych typerskich materiałach. Na razie!